Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Turbo Kozak. Kiedy ten oto bramkarz, Gabriel Kobylak z Radomiaka, w starciu z Puszczą Niepołomice strzelał gola z ponad 80 metrów, na jego licu zaobserwowałem, chcę więcej. Chcę więcej, dlatego też dzisiaj wspólnie z Gaborem mu to umożliwiam. Witam cię serdecznie, Gabryś. Witam serdecznie. Dzisiaj zadanie o wiele prostsze, bo po pierwsze, to nie jest Olimpia Rzych. I nie będzie strzał w 80 metrów. Nie mówię ci. Nie będzie. Nie będzie. Panie Gabrielu, jeden gol już jest w Ekstraklasie, prawda? Dokładnie tak. No to teraz będą kolejne. No nie wiadomo. Słucham? Nie wiadomo. Cinę mu dam. O! Powodzenia, czegoś nie masz łatwego życia, wiesz? Bo ja już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. Aj, rozwinąć stwierdzenie aj. Tylko dlatego wpadło, że zrobił to na szybkości. Gabrysiu, ja mam wielką prośbę. Ja bym chciał jeszcze raz usłyszeć jego soczysty... Tak, dobrze? A ja powiem ajajaj po małej bramce. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. A, Gabryś, bo to jest to, o czym mówiłeś mi przed pierwszym strzałem. To powiedz mu to też. A on się Grzegorz zna, wiesz, bo on jest bramkarzem na stałe. Ja bym się skupił na twoim miejscu na małej teraz. Zostaw tą dużą w spokoju i mnie. Skupię się na dwóch, dobra? Ajajaj! Jak mawia klasyk. No i jest! Drobnostka! Grzegorz! Przecież Gabryś zapowiedział, że skupi się na dwóch. Nie wiem, jak mam to zrobić. Jak powiedział, tak zrobił. Który robi? Lewy. Lewy mój? Lewy twój. Lewy mój? Tak. Mam pytanko, o czym wy rozmawiacie, przepraszam? Ona rozmawia. Rozumiem. Mogę zagwizdać? Bez rozbiegu? A, z rozbiegiem. Bo się przestraszyłem. Tutaj jestem dziwnie spokojny. Matko Boska! Jestem dziwnie spokojny o Gabora! Panie Gaborku, za słowność my powinniśmy dawać jakieś bonusy. No dobra, dam dwa punkty. Nie za mało? Nie za mało? Nie. Ustalone. Przecież mówił Grzegorz, że w lewo. Na słowność. Gaborku, nie pytam, czy widziałeś, jak kolega Kobylak wykonuje rzuty karne, bo nie wykonywał. Ale będzie, jak Borus, prawda? Ale pytam się, czy widziałeś jego jakieś interwencje. Widziałem interwencje i dwa rzuty karne, które dzisiaj... Czyli wszystko wiesz? Pomidor. I to powiem ci, Grzegorz, że niestety malinowy. Malinowy pomidor. Musisz go zabrać, radzić, jak bronić strzały bez szalika, jak bronić strzały z szalikiem. Dlaczego nie strzelałeś w któryś z rogu? Muszę zadać pytanie, jakie to uczucie? Ty strzeliłeś gola z 86 metrów, tylko leciała. Nie chce mi się wierzyć, że nie spodziewałeś. Nie chce mi się wierzyć. No nie, na pewno uczucie to fantastyczne było. Co będę mówił? Spodziewałem się tego, bo chciałem za linią obrońców naszej nocy zagrać to podanie. Ale podobrał to, więc cieszę się z tego. Słuchaj, bo ja wiem, że są tacy bramkarze, którzy potem, jak powiedziałem na wstępie do ćwiczenia, są więcej. No teraz pytanie, czy ty gdzieś radę Marturą wrócę, gdzieś walił karne, czy rozmawiałeś z tego w tym temacie? Nie, jeszcze nie rozmawiałem, ale trener chyba... Nie żartuj. Chyba, że zobaczył te dwa... On zrobi, to zawsze to jest też teraz normalne.
ręka. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przybyła ręka. Masz. Przybyła ręka, były karne. Co teraz? Teraz, teraz, teraz! Lepsza piłka. Prosimy, że jeszcze lepsza niż tamta nie da się. Dobra, nie zostaje na kapelę. Drugą rękę. Panu wie, jak mówią klasyk. Gabrysiu, prawdziwego kapitana w tych czasach nie poznajemy po tym, jak broni ręcowa, tylko jak gra nogami, jak przyjmuje. No proszę, no. Chrzciste 20. A propos chrzcistego 20, 20 metrów. Matko Boska, i to lewą? Panie Kobylak, to teraz krzyżaczkiem. Raz się żyje. Ale ładnie przyjął, ładnie. Znowu lewa noga. To ja nie wiem, czy ona działa, czy nie działa. Gabryś, mam dla ciebie dwie informacje. Jedna jest dobra, a druga zła. Od której zacząć? Kolega Grzegorz nie za dobrze te piłki wyrzuca. Dobra, natomiast brzmi tak, że ty potrafisz grać głową, co już udowodniłeś. Z pustego i Salomon nie naleje. Grzegorz, niestety. Tak mówi te słynne przysłowie. Powrotna, co znaczy powrotna? A. Dobrze liczy, z matmy był... Powrotna. Ile zostało? 3 zostały. Grzegorz, tak daj, żeby nie dał powrotnej. O, dziękuję. Ile zostało, Gabryś? Grzegorz, słyszałeś? To usłyszysz w odcinku. Gabryś, obawiam się, że tej też nie możemy zaliczyć jako dobrą. Panowie, skalibrujcie się, bo to jest trzecia próba. Więcej szans nie będzie. Wolałbym nie... Bo program nie jest z gumy. Program nie jest z gumy. Tak samo jak widać, z gumy nie jest poprzeczka. Źle wyrzucał. No dobra, to ja za te wszystkie źle wyrzucone piłki daję 5 punktów. Jest okej, Grzesiu. Gaborku, mam dla ciebie zagadkę matematyczną. Jeśli kolega Kobylak strzelił gola z 86 metrów, to czy strzeli z połowy? No właśnie, Gabryś tam się odbiła przecież. Tu się nie odbijemy! No nic, życzymy powodzenia! Uj, jak blisko małej! Trójkę? Naprawdę? Ty byłeś dopuszczający z matematyki? A to przepraszam. Mam nadzieję, że tak samo mocny będzie Kobylak przy drugiej próbie. Ruszył! Grzegorz, mam dla ciebie zagadkę z logiki. Co jest trudniej trafić z połowy? Słupek czy do bramki? To 20 punktów. Proszę. Gabor, teraz mam łatwiejszą zagadkę, jak tam ty nie wiedziałeś. 9 razy 9. Nie, tam było 5 więcej. Musisz się interesować, Grzesiu. Musisz się interesować bardziej kolegą Kobylakiem. Zobacz, zobacz. Widzisz, Grzegorz? Zainteresuj się kolegą Kobylakiem bardziej. Kolego Kobylak, jaka sytuacja, jeśli chodzi o błędy? Dziękuję. To jest ta wymowna 5-sekundowa cisza. To lubię, Grzegorz. Zacznijmy zatem. 1. 2. Jakie tempo. 3.
15. 16. Dawaj, Gabryś, nie przestawaj. 17 musisz. Oj! Klęknął. 17. Grzegorz, czy on nie chce dokończyć konkurencji? Dwadzieścia! Proszę, ruszył! Już teraz troszkę lepiej, chociaż nogi dalej zwiędłe! Pazernie! Gol! Jednak bramkarza ciągnie do upadku. Lewą pokazał, że ma, czy udowodni? Sytuacja plażowa. Gancegal! Gdybyś był na moim miejscu, co byś teraz zrobił? Przypominam, że nie wolno opuścić stanowiska pracy. Ciężko mi powiedzieć, bo to jest lewa noga. W klapku, w skarpecie, jeszcze piłką w rugby. Więc jakby Grzegorz, no nie zadawaj głupich pytań. Tylko patrz. Tylko Grzegorz, patrz. Jezus! Jezu, ta lewa też jest. Możesz wziąć piłkę do domu, ćwiczyć, a właściwie już ćwiczyć nie trzeba. Klapki też możesz zabrać. Tylko dostaniesz fakturę. Dobra. Gabrysiu, ja bardzo doceniam ludzi, którzy po poprzedniej konkurencji nie zmieniają obuwia i przychodzą tutaj w tym samym na żonglerkę. Dziękuję bardzo. I w związku z tym ja daję za taką żonglerkę w klapkach punkt razy dwa. O, zaskoczony jestem, ale jedziemy. I też dziękujesz bardzo. Dziękuję bardzo, oczywiście. Proszę bardzo. Patrz! Ale to Grzegorz, to za zrzucenie klapka to jest też jakiś bonus! Sztukmistrz z Radomia. Sztuka radomska. Sztuka radomska, tak. Zrzucenie klapka to jest w ogóle 10 punktów. O, ale dwa zrzuciłem, zobacz. To jest 20! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, oczywiście. Gabryś, tak jak obiecałem, gole padły. No, tych goli już masz teraz w Ekstraklasie zdecydowanie więcej. No, troszkę tych goli dzisiaj strzeliłem, ale nie za mało. Moim zdaniem tak w sam raz, powiem ci szczerze. No. Jak na bramkarza? Jak na bramkarza, oczywiście. No, jedyne, co mogę ci powiedzieć, to dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no dla Państwa, piękny róż, podobno duża wartość sentymentalna tej koszulki. Gabryś, opowiadaj, bo... Tak, do tej koszulki jest sentyment, bo to był pierwszy ligowy mecz wiosną na Krakowie 6-0, więc oddaję tą koszulkę. 0-6! Bo jeszcze ludzie pomyślą, że wy wygraliście 6-0, to jakby... No, no tak, ale graliśmy na Krakowie, więc... No tak, 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 no... Specjalnie dla Państwa, naprawdę, no wyjątkowa. Chciał się jej pozbyć i się pozbywa. Gabryś, no powiem Ci tak, czego życzyć? Czego życzyć? Przede wszystkim dużo zdrowia. Tak jest. Czego więcej? Mów, my tu możemy spełniamy marzenia. Jakby zdrowie załatwiłem. Co jeszcze? Czystych kąt i goli. I już wystarczy. Czystych kąt i goli. I więcej goli, tak. No dobra, czy ile? Jakby dwa Cię satysfakcjonują na koniec sezonu? Dwa będzie okej. Okay. Dwa będzie okej. Okay. Porozmawiam z trenerem, żeby dał Ci jakiś rzut karny po prostu, bo z tego co wiem, to już Oliwiera Zecha nie spotkasz jakby w tym sezonie. Nie wiem, czy w następnym, tego Ty musisz życzył, ale nie wiem, czy Oli nie wróci do Aston Villa. To by oznaczało, że Ty pojedziesz też grać do Premier League, jakby wiesz, no. Jakby tego też mogę życzyć jako czwarty. No i dziękuję bardzo. No. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Gabriel Kobylak, Radomiak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Grzegorz, chciałbyś coś powiedzieć na końcu? Proszę bardzo. No. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.